końcu zajęło mi kilka miesięcy. Litery porozrzucane po celi miały jednak nad sobą mikroskopijne cyfry. Tę historię trudno było pokazać, chociażby z tego powodu, że jest to historia sprzed 200 czy 300 lat, już nie pamiętam, to dokładnie z której zostały fragmenty, strzępy faktu, strzępy pamięci, jak również z tego powodu, że strażnikami tej historii przez lata byli mężczyźni. W tym roku w miasteczku z powodu epidemii zmarło ponad 500 osób. Pozostali żywi chcą surowo karać podpalaczy. Spektakl jest inspirowany historią Barbary Zdunk. Barbara Zdunk jest ostatnią kobietą, która została spalona na stosie w Europie. Podobno w celi było martwe zawiniątko. Bez imienia, bez daty, bez stempla, bez przyszłości. Ten przymus i to jakby postawienie w takim jakby trudnym punkcie jakby ofiary wynika też z tego, że musi zeznawiać przed obcymi sobie ludźmi, opowiadać jakby szczegóły, które człowiek zazwyczaj chce zachować dla siebie, albo których nie chce pamiętać, prawda? I tutaj jakby dochodzimy do zjawiska traumy. I tak nikt mi nie uwierzy. W spektaklu tematyzujemy kwestię wiarygodności zeznań takiej osoby, na ile jakby zeznania takiej osoby są wiarygodne. Za potrzebą idę w świat, do miasta gna mnie jakby wiatr. Chcę się uczyć, zdobyć fachę. Staramy się, żeby z jednej strony oddać ten opresyjny charakter tej rekonstrukcji, ale z drugiej strony jakby zawalczyć o jakby punkt widzenia jakby kobiety i ofiary w tym, jakby, że jest jakby próbą jakby wywalczenia jakby swojego punktu widzenia takiej przestrzeni dla własnej jakby wypowiedzi.